Czy Piotr chociaż raz powiedział do ciebie skarbie? Tak? No to dobrze. Czyli tak, a gdzie się trzyma skarb? W sejfie. No właśnie, czyli jeśli ty Iga jesteś skarbem, no to Piotr sejfem. Oczywiście nie wkładamy do sejfu skarbu po to, żeby nikt nie ukradł. To nie chodzi o to, że teraz nikt nie może ukraść, tak? Tutaj Igi, Piotrowi, tylko to ma inne znaczenie. Sejf jaką ma rolę? Ochraniać. Ma chronić to, co jest cenne w środku. Czyli macie nawzajem siebie ochraniać. Dla ciebie jestem, dla ciebie żyję, to się nie zmieni. Z każdym dotykiem, z każdym spojrzeniem, dla siebie stworzeni. Kocham cię za nic, kocham za wszystko, kocham, że jesteś. Do mego życia jesteś potrzebna niczym powietrze. Kochana, uwierz, że pójdę z tobą na koniec świata. Jednego nie wiem, czy ta podróż się opłaca. Kochana, uwierz, że pójdę z tobą na koniec świata. Jednego nie wiem, czy ta podróż się opłaca. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przy tobie blisko będę cię tulił, będę całował, trzymał za ręce. Oprócz miłości, twego dotyku nie chcę nic więcej. Kochana, uwierz, że pójdę z tobą na koniec świata. Jednego nie wiem, czy ta podróż się opłaca. Kochana,